Szczęść Boże. Dzień dobry. Dokonywanie wyborów jest nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Niektóre decyzje są błahe, inne potrafią rzutować na wiele lat. Jest też taka jedna, która wpływa na całą wieczność. Wysłuchajmy przeznaczonego na dziś fragmentu z Ewangelii Łukasza, który opisuje uzdrowienie 10 trędowatych mężczyzn. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. Łukasz przekazuje nam jako jedyny ewangelista opis sytuacji, która miała miejsce, gdy Jezus przechodził przez jedną z wsi na pograniczu Galilei i Samarii. Gdy nasz Pan zbliżał się do granicy miejscowości, 10 trędowatych mężczyzn z dystansu około 50 metrów, który musiał dzielić chorych od zdrowych, zaczęło krzyczeć do Jezusa: Mistrzu, zmiłuj się nad nami. On im odpowiedział, także pewnie krzycząc: idźcie, ukażcie się kapłanom. A jak podaje dalej Łukasz, gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. Mówiąc innymi słowy, Jezus zlitował się nad 10 ludźmi, nakazując im udanie się zgodnie ze starotestamentowym prawem do kapłana w świątyni jerozolimskiej, który mógł jako jedyny orzec, że choroba skóry ustała, a dana osoba wraca do społeczności ludzi zdrowych, ludzi niewykluczonych społecznie. 10 trędowatych uwierzyło na słowo Jezusowi, którego mieli za mistrza, i gdy szli do Jerozolimy, zostali uzdrowieni. Tylko jeden z nich, na dodatek nie ich krajan, bowiem Samarytanin, gdy doznał uzdrowienia, w przeciwieństwie do 9 Żydów, zawrócił i poszedł, aby podziękować i oddać chwałę Bogu, którego dostrzegł w Jezusie. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby nie ten jeden cudzoziemiec, cud Jezusa poszedłby na marne. I coś w tym jest, bowiem cała 10 uwierzyła w słowo Jezusa, no i to jest bardzo zacne. Niemniej tylko jeden został ocalony tak naprawdę. Cud dla 9 oznaczał koniec choroby, a dla jednego uzdrowienie oznaczało początek nowego życia, życia w bliskości z Wszechmogącym. Bez relacji z Jezusem nie ma prawdziwego ocalenia. Nie można żyć pełną piersią i być spokojnym o wieczność. Drodzy, nasza historia uczy i pokazuje kilka rzeczy. Po pierwsze, część ludzi, którzy w pierwszym momencie są zafascynowani słowami Jezusa, nie zawsze decyduje się na bliskość z Bogiem. I tu plasowalibyśmy owych 9 uzdrowionych. Znamy dobrze ewangeliczny przykład o ziarnie rzuconym między ciernie i skały. Po drugie, człowiek wierzący, tak jak zapewne nasz uzdrowiony Samarytanin, zawsze będzie chciał wracać do źródła życia, do Jezusa, aby czerpać od Niego swoje siły oraz oddawać Bogu chwałę i dziękować za Jego działanie w życiu. To podziękowanie może przybierać różny wyraz. Można Wszechmogącemu dziękować, uwielbiając Go pieśnią, słowem wypowiedzianym publicznie, świadectwem Bożej obecności i Jego działania w naszej codzienności. W końcu uwielbienie bądź jego brak jest swego rodzaju testem. Warto zadać sobie pytanie o to, komu w naszym codziennym życiu oddajemy chwałę i uwielbienie. Czy uwielbiamy na przykład nasz samochód? Być może piękny, szybki, być może wzbudzający zazdrość wśród sąsiadów? Czy wielbimy, czyli skupiamy wszelkie nasze myśli na kimś nam bliskim? Czy może jak ów trędowaty, który odnalazł swój skarb, uwielbiamy tylko samego Boga? Reformator Kościoła, ksiądz Marcin Luther, powiedział, że to, na czym zawisło nasze serce, jest właściwie naszym Bogiem. Warto więc na koniec zapytać się, czy chcę, aby to Jezus Chrystus nadał ton mojego dzisiejszego dnia, jak to uczynił z wołającym do Niego trędowatym. I czy mam odwagę publicznie oddawać cześć i dawać uwielbienie mojemu Panu, i do tego tylko Jemu. W Psalmie 149 czytamy: niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swoim posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga. I niech Jemu tylko będzie chwała w naszym życiu. Zostańcie z Jezusem.